Mili Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam także i tych, którzy są z nami za pomocą internetu, czyli widzów telewizji Hope Channel Polska. Dzisiaj chcemy przyjrzeć się, tak jak zostało już wcześniej zapowiedziane, trzeciemu przykazaniu Bożemu, które zostało przedłożone przede wszystkim Mojżeszowi, a dalej ludziom, mieszkańcom tej planety. Bóg niejedno ma imię. Jakie imię? Padło to pytanie wcześniej. Śmiało myślę, że możemy odpowiedzieć, iż jednym z imion Bożych jest Bóg. Po prostu, bo tak właśnie Stwórca się przedstawia. Ale o tym, co to znaczy, że Bóg niejedno ma imię w naszym życiu, tak praktycznie, postarajmy się w kilku słowach dzisiaj powiedzieć. Kiedy patrzę na kamerzystę, który stoi naprzeciwko mnie, być może dzisiaj rano bądź jakiś czas temu, kiedy dostał informację o tym, że będzie nagrywany kolejny wykład, pomyślę sobie, że znowu, o Boże, o Jezu, trzeba gdzieś jechać, trzeba coś robić, a trzeba potem będzie cały materiał montować i wysyłać i udostępniać dla innych, przy tym będzie znowu tyle rzeczy do zrobienia. Aż ręce prawdopodobnie opuścił i znowu westchnął. O Boże, za co to wszystko? Tyle czasu. A ja znowu mógłbym powiedzieć, że Panie Jezu, to już się nagrywa? A ja nadal jestem nieprzygotowany. Takie westchnienia dwa mogłyby nam towarzyszyć. One są dla nas bardzo często naturalne. Kiedy jechałem tutaj do Łodzi, miałem okazję wraz z małżonką gościć na pokładzie naszego samochodu pewną panią, która razem z nami jechała pewien odcinek do Wrocławia. W pewnym momencie naszej rozmowy postanowiła podzielić się kilkoma informacjami na temat tego, jak wygląda w jej oczach życie w Polsce, a jak żyje się w Wielkiej Brytanii. Mówiła o pewnych plusach i minusach. I ja, słuchając wypowiedzi tej pani, wyłapywałem bardzo często pewne sformułowania. A było to: o Boże, o Jezu, ale to kosztuje, ale to jest drogie, a ile ja muszę lecieć czasu, cała podróż tyle trwa. Na różne rzeczy się skarżyła, niektóre pochwalała, ale gdzieś to sformułowanie o Boże, gdzieś te słowa apostrofy się co chwilę pojawiały. Przypominam sobie też historię, kiedy nieraz miałem z czymś takim do czynienia, gdy będąc u siebie w pokoju, w domu, robiłem jakieś tam swoje rzeczy, a słyszałem, że moja siostra krząta się po całym mieszkaniu szukając pewnej rzeczy. Nie wiedziałem, co to jest, ale w pewnym momencie przyszła do mnie i mówi mi: Daniel, ja wiem, że ja swoją rzecz zostawiłam tu i tu. A warto nadkreślić, że ja byłem łobuzem i to takim dosyć, więc bardzo często i moja siostra, i moi rodzice musieli nade mną wiele razy westchnąć, zanim dostałem jakąś nauczkę, jak należy postępować, a jak nie. I wtedy moja siostra mi mówiła: ja wiem, że to tutaj było. Gdzie to jest? Bo nikt inny tego z tego miejsca nie wziął, tylko ty mogłeś to zrobić. Ja oczywiście wystraszony, bo nie wiem, o co chodzi, jaka rzecz, może i coś wziąłem. Ale mówię: jak Boga kocham, nie ruszałem, nic takiego, to nie ja. Nie wiem, może gdzieś indziej, może ktoś inny, może kot zabrał, strącił, nie wiem, poszukaj, to nie ja. Takie właśnie zawołania: o Boże, o Jezu, jak Boga kocham, towarzyszą nam w języku polskim, w naszej mowie, w naszym społeczeństwie dosyć często. A czy i wam, drodzy słuchacze, też zdarzyło się kiedykolwiek tak westchnąć, powiedzieć? Może mimochodem. Myślę, że każdy z nas miał kiedyś do czynienia z czymś takim. I to, co jest dla nas dzisiaj bardzo powszechne, chcielibyśmy o tym kilka słów jeszcze też dodatkowo powiedzieć. Trzecie przykazanie, które brzmi: nie nadużywaj imienia Pana, Boga Twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. Jest to słowo zapisane w drugiej Księdze Mojżeszowej, czyli w Księdze Wyjścia, w rozdziale 20, wersecie 7. Patrzymy na te wykłady z perspektywy takiej, że Pan Bóg chce wyciągnąć nas z pewnej niewoli ku
wolności. A pytanie, które możemy sobie w tym miejscu postawić, brzmi: czy patrząc na słowa, na treść tego przykazania, mamy tutaj do czynienia ze swoistą niewolą? Czy to przykazanie w jakikolwiek sposób jest Bożym działaniem mówiącym o tym, że możemy być z czegoś wyzwoleni? Jeżeli tak, to w jakim sensie? Spróbujmy odpowiedzieć i na to pytanie bardziej pośrednio, może podczas tego wykładu. Warto podkreślić to, że każdy z nas, jak jesteśmy słuchaczami i widzami tego spotkania, ma prawo do ochrony czci i dobrego imienia. Na to są odpowiednie ustawy, paragrafy, być może część konstytucji. I wydaje się, że jest to czymś naturalnym dla nas, dla naszej osobowości, dla naszego jestestwa. Każdy z nas ma to do siebie, że zasługuje na takie właśnie dobra osobiste i nikt nie ma prawa odebrać nam właśnie tych praw, aby nasze imię nie było przez nikogo szargane ani splugawione. Rozumiemy też, że nasze dobre imię, czy też nazwisko, jest chronione prawnie przed zniesławieniem, przed tym, aby ktokolwiek mógł na nas mówić dosyć nieprzyjemne rzeczy, czy też takie, które nie są prawdziwe, mijają się z tym, co powinno być na nasz temat powiedziane, co też jest niesłuszne. Nie powinniśmy być szkalowani. Nikt nie powinien działać na szkodę naszego dobrego wizerunku. Jak powiedziałem, na to są paragrafy. Ale też warto podkreślić, że niezależnie od tego, jak brzmi twoje czy moje nazwisko, mamy prawo do tego, aby było ono poszanowane, nawet kiedy dla drugiej osoby brzmi ono śmiesznie czy nieładnie. Ale a propos tych śmiesznych i nieładnych nazwisk, warto powiedzieć, że wśród nas, w naszym społeczeństwie są też i tacy, no, którzy mają takie nazwiska, bądź też takie imiona, które dla większości czy dla innych ludzi raczej nie wzbudzają ogólnego szacunku, ale raczej wywołują uśmiech na twarzy, bądź też kojarzą się tak, jak się kojarzą. Tak czy siak, ci, którzy noszą te imiona i nazwiska, bardzo często są dumni z tego, że właśnie tak brzmi ich imię, może staroświeckie, czy też nazwisko, które kojarzy się z czymś, co wywołuje od razu uśmiech. Dlaczego ci ludzie się nie wstydzą swojego nazwiska? Być może dlatego, że ich nazwisko, choć brzmi jak brzmi, jest powiązane z historią rodzinną, z pewną tradycją, może z jakimś wydarzeniem. I akurat dla tej danej osoby, dla tego nosiciela, jest to coś bardzo ważnego. Bo może jest to coś, co zostało mu po pradziadku, prababci, może po kimś innym ważnym z rodziny, a może ze względu na to, że no właśnie, każdy być może ma swój własny powód. To nie daje nam w takim razie możliwości, aby śmiać się z kogoś, czy nie poszanować kogoś imienia, nieprawdaż? Tylko dlatego, że nam się wydaje za śmieszne. Ale dla kogoś jest to bardzo ważne, by to właśnie poszanować. Każdy ma swoje powody, dlaczego trzyma się akurat takiego imienia i takiego nazwiska i nie chce go zmienić. Gdy patrzymy też na inne kultury, niekoniecznie na naszą polską, warto powiedzieć, że wśród innych narodów bardzo często imię w dawnych czasach określało daną osobę. Imię także mówiło o różnych cechach charakteru, z którymi możemy się spotkać, gdy rozmawiamy z osobą noszącą dane imię czy też nazwisko. Albo to imię też mogło wskazywać na pewne fakty z życia danej osoby. Tutaj przykładem może być Abram czy też Abraham. Weźmy na tapetę Indian. Indianie to niesamowici ludzie. W tej kulturze imiona były nadawane nie bezcelowo, czy też dla samego ładnego brzmienia, bowiem
Rodzice, gdy nadawali imię swoim pociechom, nadawali je ze względu na to, że dane imię ma szczególną wartość albo dla samych rodziców, albo dla plemienia, w ramach których ci ludzie funkcjonowali. Bo dane plemię ma takie wartości, ma taką historię, a być może też ma i takie tradycje, których się trzyma, i to należy uszanować. Gdy popatrzymy na średniowieczną Europę, zauważymy, że wszystkie narody, które w Europie funkcjonują, czy też funkcjonowały niegdyś, w ramach tych właśnie społeczności były nadawane charakterystyczne imiona. Dla innych narodów dane imiona mogły być śmieszne, mogły być dziwne, albo od razu z miejsca nie zachęcały do tego, aby okazywać właścicielowi takiej nazwy specjalnego szacunku. Ale dlaczego w danej kulturze nadawano takie imię i nazwisko? Dlatego, że dla tych ludzi to imię nie kojarzy się źle, brzmi dobrze. Wskazuje na pewne wartości, wskazuje na pewną kulturę, na pewną tradycję, być może na historię danego narodu. Dlatego bardzo często w tamtych czasach średniowiecznych, gdy szkalowało się osobę ze względu na to, jak się nazywa, uderzało się tak naprawdę w kulturę i wartości całego społeczeństwa, które było w pewien sposób skojarzone z danym słowem, z danym nazwiskiem, czy też imieniem. Czy ktoś z nas patrzył na sprawę w ten sposób, że jeżeli możemy nie poszanować jednej osoby ze względu na to, jak się nazywa, możemy uderzać w jej rodzinę, w jej wartości, czy być może w coś znacznie większego, tak naprawdę? Czy zastanawialiśmy się nad tym? Czy po prostu robiliśmy to, o tak, bo będzie śmiesznie i tak spędzimy miło czas. A czy tej drugiej osobie będzie miło? Jak to jest? Dzisiaj, kiedy myślimy o poszanowaniu imienia drugiej osoby, zazwyczaj kojarzyć to się nam może właśnie z kulturą osobistą, z dobrym wychowaniem. W momencie, kiedy chcemy udać się na spotkanie z pewnym dyrektorem, z rektorem pewnej uczelni albo z kimś ważnym, potencjalnym przyszłym pracodawcą, potrafimy raczej w takich sytuacjach używać zwrotów proszę pana, proszę pani. Raczej unikamy zwrotów ej ty. Używamy słów, zwrotów, które są bardziej grzecznościowe. Gdy idziemy do pana prezydenta i mówimy mu: słuchaj koleś, bo ja mam taki fajny pomysł, żeby postawić w mieście to, a to i tak dalej. Wydaje mi się, że pan prezydent, nawet bez wymieniania jego imienia i nazwiska w naszym dialogu, w zwracaniu się do niego, pożegnałby nas. Najłagodniej rzecz ujmując. Ale gdybyśmy do niego podeszli i powiedzieli: proszę pana, panie Iksiński, panie Kowalski, czy mógłby pan poświęcić mi kilka minut, żebym mógł panu przedstawić pewien pomysł, który wydaje mi się dla miasta byłby dobry, czy też jakkolwiek inaczej sprawę ujmując, ale zwroty grzecznościowe, w ten sposób okazywanie szacunku, to coś też i o nas mówi, o nas samych, o naszym dobrym wychowaniu. Niektórzy, ze względu nawet na to, że ich nazwiska mogą brzmieć jak brzmią, czy mają imiona takie, a nie inne, jeszcze specjalnie na początku, przed samym imieniem, potrafią sobie ten skrót postawić, mówiący o ich wykształceniu, mówiący o tym, kim są z zawodu, co podkreśla jeszcze bardziej ich prestiż, bo chcą, aby ich imię rzeczywiście w oczach czy w mniemaniu innych ludzi było docenione najzwyczajniej w świecie. Dlatego pewni ludzie mówią: proszę nie nazywać mnie Jan Kowalski, tylko doktor Jan Kowalski. Prestiż. Niektórzy ludzie na to stawiają jednak pewien akcent, więc dlaczego nie powinniśmy poszanować wartości i tych ludzi, którzy właśnie wiele lat swojego życia poświęcili na to, aby tak właśnie było? Dlaczego tego nie poszanować?
Tak więc widać w dzisiejszym społeczeństwie bardzo często, gdy przypatrujemy się na identyfikatory pewnych ludzi, którzy nas czasami obsługują w różnych miejscach, przed tym imieniem i nazwiskiem zazwyczaj pewne 3 czy 2 literki widnieją. Nie bez przyczyny. Komuś na tym zależy, żeby ich imię było dobrze odbierane wśród osób pozostałych, otaczających. Tak więc widzimy, że pozytywna ocena naszego nazwiska w naszym społeczeństwie ma wielkie znaczenie i dla nas, i dla pozostałych. Pozwoliłem sobie przygotować kilka przykładów treści trzeciego przykazania. Biblia, gdy formułuje słowa zapisane w 20 rozdziale i 7 wersecie 2 Księgi Mojżeszowej, w przekładzie warszawskim ujmuje trzecie słowo, trzecie z 10 słów, następująco. Nie nadużywaj imienia Pana, Boga Twojego, gdyż Pan nie pozostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. Tłumacze tego przekładu stwierdzili, że to przykazanie mówi o nadużywaniu imieniu. Co to znaczy nadużywać imię? No, tutaj potrzebowalibyśmy troszkę się nagimnastykować, żeby coś na ten temat powiedzieć. Może coś by nam się udało już tutaj zbudować i jakieś zrozumienie by było. Ale sięgnijmy do innych tłumaczeń i zobaczmy, co inni też wypracowali. Ci, którzy oddają przekład gdański, mówią: nie bierz imienia Pana, Boga Twego, nadaremno, bo się Pan mścić będzie nad tym, który imię Jego nadaremno bierze. No więc z jednej strony mamy nadużywanie, z drugiej strony mamy branie imienia Pana Boga nadaremno. I choć możemy śmiało powiedzieć, że pierwsze sformułowanie, nie nadużywać, coś oznacza, drugie, branie imienia Pana Boga też coś oznacza, pewną część znaczeniową mają wspólną, ale razem tworzą jeszcze szerszy obraz. I w tym momencie też jeszcze możemy dodać kolejne tłumaczenie, tłumaczenie Biblii Tysiąclecia, gdzie znajdujemy następujące słowa. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga Twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. I pojawia się w tym momencie trzecie tłumaczenie, jak rozumieć to przykazanie. Nie nadużywać imienia Pana Boga. Nie brać tego imienia nadaremno. Albo nie używać do czczych rzeczy. Pozwoliłem sobie także przygotować na potrzeby tego spotkania tłumaczenie dosłowne, które według mnie brzmi następująco. Nie wzniesiesz imienia Pana Boga Twego na marne, gdyż nie uniewinni Pan tego, kto wzniesie imię Jego na marne, gdzie warto nakreślić, iż wzniesienie imienia Pana Boga tak naprawdę chodziło o zawołanie, o zwrot, o Boże, o Jezu, o Chryste. Kojarzymy takie zwroty, prawda? Nie wzniesiesz imienia Pana Boga Twego na marne. Nie będziesz wzywał imienia Pana Boga Twego do czczych rzeczy, nadaremno, nie będziesz nadużywać. Wydaje mi się, że w tym momencie nie musielibyśmy już mówić na temat tego, co to w praktyce oznacza. Gdy połączymy te 4 przykłady, wydaje mi się, że jest to dla nas zrozumiałe, że owe 4 zwroty są dla nas zrozumiałe i wydaje mi się, nie ma potrzeby większego komentowania. Każdy z nas w takim ujęciu potrafi sobie już odpowiedzieć na to, co to znaczy nie nadużywać imienia Pana Boga według samego słowa w Biblii. Ale też jeszcze, jak to należy rozumieć? No bo przecież Biblia była pisana kilka tysięcy lat temu. Czy dla tamtych ludzi nadużywanie imienia to to samo, co nadużywanie imienia dla człowieka XXI wieku? A w tym momencie chciałbym przywołać historię zapisaną również w 2 Księdze Mojżeszowej, a historia ta dotyczy bohatera, który nazywał się Mojżesz.
Mojżesz był właśnie tym człowiekiem, który otrzymał od Pana Boga kamienne tablice z dekalogiem, z przykazaniami. Mojżesz doświadczył niesamowitego spotkania z Panem Bogiem. A mianowicie w momencie, kiedy przebywał na pewnym polu i wypasał owce, zobaczył palący się krzew, zwykły krzak. Ale ten krzak wcale nie był taki zwykły, bo w momencie, kiedy podszedł do niego, przyjrzał się, ten krzak się palił, ale nie spalał. Ciekawe zajście. I w pewnym momencie on słyszy słowa Pana Boga, który się do niego odzywa i mówi: Mojżeszu, zdejm sandały z nóg swoich, bo ziemia, na której stoisz, jest ziemią świętą. Mojżesz nie dyskutował, zastosował się do tego, nastąpił dialog. Pan Bóg wezwał Mojżesza do szczególnej przygody z nim, do tego, aby wyprowadził zniewolonych Izraelitów z Egiptu do ziemi, którą Pan Bóg przygotował. Ale możemy śmiało w tym momencie powiedzieć, że Mojżesz znalazł się na audiencji u Pana Boga. I Pan Bóg, który jest Stwórcą, kieruje słowa do samego Mojżesza i mówi: Mojżeszu, rozmawiam z Tobą i mam pewne standardy. Zastosuj się do nich. Mojżesz uczynił, jak Bóg powiedział, ściągnął obuwie i poszanował w ten sposób swojego Boga. Dlaczego to miejsce było święte? Wydaje się, że właśnie dlatego, że był tam sam Bóg. Więc co to znaczy, że imię Boże jest święte? Pojawia się takie kolejne pytanie. Ale w momencie całego dialogu, już na koniec, Mojżesz zadaje Bogu jedno ciekawe pytanie. No dobrze, posyłasz mnie z misją, Boże, ale teraz pójdę do moich braci i sióstr i powiem im, że Bóg posyła mnie do tego, aby wyprowadzić was, to powiem im, że kto mnie wysłał, Panie Boże? Jak masz na imię? I Pan Bóg w tym momencie robi coś ciekawego. Przedstawia się jako Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. To jest jego imię. Jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. I na tym momencie oczywiście Pan Bóg mógłby skończyć, bowiem te trzy osoby, Abraham, Izaak i Jakub, w tamtych czasach to postacie z jednej rodziny, które były dobrze rozpoznawalne. I w momencie, gdy był przytaczany Abraham i jego Bóg na ustach pewnego człowieka, aha, ludzie wiedzieli, o kogo chodzi, o jakie cuda i o jakich przygodach jest teraz mowa. Ale nie, Pan Bóg mówi jeszcze więcej i w tej rozmowie przedstawił swoje imię, jak ono brzmi. Może nie mamy teraz potrzeby i omawiania tego, ale Mojżesz wie, że to jest bardzo ważne dla tych, którzy mają odebrać słowa tego poselstwa od Pana Boga. Dlaczego? Dlatego, że w starożytności, jeżeli ktoś nie miał imienia, to tak jakby nie istniał. To było niemożliwe, żeby ktoś nie miał imienia. No każdy się rodzi i musi mieć imię. Dlatego ludzie nie zaakceptowaliby Boga, który nie miał imienia. No jak to, Mojżeszu, posyła cię Bóg i jak on się nazywa? Powiedz nam. No w sumie nie wiem. Czy gdy myślimy o innych religiach, gdy myślimy o mitologii, czy to rzymskiej, czy to greckiej, czy myślimy o jakichkolwiek innych systemach wierzeń i myślimy o bóstwach tych systemów religijnych, to czy znajdujemy Boga, który nie miał imienia? Nawet Słowianie nazywali konkretnie swoich bogów, nadawali im imiona. Egipcjanie również. Grecy, Rzymianie. Każda z religii potrafi powiedzieć, że dany Bóg nazywał się tak, a tak. Więc dlaczego i ten Bóg nie miałby się przedstawić? Dlatego to, co jest dla mnie ciekawe, to Pan Bóg zaczyna współdziałać z człowiekiem w kategoriach takich, jak rozumie człowiek. Pan Bóg wcale nie miał potrzeby przedstawiania swojego imienia. Jeżeli mówimy o Bogu Abrahama, wiemy, o kogo chodzi.
Więc po co jeszcze przedstawianie Jego imienia? Ale Pan Bóg zniżył się do poziomu człowieka i mówi, to jest moje imię, więc idź i powiedz im, że właśnie ten Bóg Ciebie posyła, że ten Bóg jest Bogiem prawdziwym. I dalej, kiedy Izraelici już wędrują i otrzymują prawo, Pan Bóg mówi, że tego imienia nie będziesz nadużywać. Wiemy, że imię tak naprawdę nie oznaczało samego imienia, ale osobę, która się kryła za tym imieniem. Na pewno tak jak i wy, drodzy słuchacze, wiele razy słyszeliście te zwroty: o Boże, o Jezu, nawet przechadzając się samą ulicą, prawda? Albo będąc gdzieś na zakupach, w sklepie, czasami być może zza ściany, jak się sąsiad uderzył młotkiem w palec, gdy wykonywał jakieś prace remontowe, albo i inne wyrażenia temu towarzyszyły, ale za każdym razem, każdego dnia, gdy gdzieś tam jesteśmy, na ulicy, w pracy, otaczamy się wśród różnych ludzi, spotykamy się z tego typu zwrotami, zawołaniami. Ale co mnie osobiście najbardziej uderza, to, że takie apostrofy pojawiają się w momencie, kiedy staje się raczej coś nieprzyjemnego. Komuś spadł długopis. O Jezu, znowu trzeba się schylić. Albo jak to w szkole pani zadaje dodatkowe, czy pan, zadanie dla uczniów. O matko kochana, o Chryste Panie, o Boże, i znowu całe popołudnie w książkach i przy zeszycie. No nie mogę znowu zrobić tego, co chcę. Boże, za co? Za jakie grzechy? Znajome? Sam się kiedyś na tym łapałem. Mnie dzisiaj to razi, bo mam pewne spojrzenie na ten temat, ale zauważamy przede wszystkim to, że tego typu sformułowania mocno przeniknęły do naszej kultury i bardzo często korzystamy z nich, robiąc to bezwiednie, tak po prostu. Wychodzi to z nas automatycznie i kiedy zadamy sobie pytanie, dlaczego to robimy, czasami trudno jest uzyskać taką sensowną odpowiedź. Raczej odpowiemy: no bo wszyscy tak mówią, to dlaczego ja miałbym być inny? Wszyscy tak się wyrażają, to jest normalne, to jest akceptowalne, więc dlaczego mam żyć inaczej? A ja zadam inne pytanie. Dlaczego mamy się godzić na to, co mówi większość ludzi, a nie na to, co mówi sam Pan Bóg? Dlaczego mamy się zachowywać tak, jak ludzie dyktują, a nie żyć tak, jak Pan Bóg chciałby, żebyśmy byli od tego wolni? Dlaczego inny człowiek ma nam mówić, jak mamy żyć czy być? Ale zostawmy i to. Chodźmy dalej. Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. A mianowicie chyba każdy z nas zna modlitwę Ojcze Nasz. Chyba nie ma dzisiaj takiego wśród nas, kto nie otarłby się chociażby o tę modlitwę. Pierwsze słowa tej modlitwy brzmią: Ojcze Nasz, który jesteś w niebie, czy któryś jest w niebie. A jest to modlitwa, którą Jezus przedkłada swoim uczniom, gdy ci poprosili Go o to, aby nauczył ich modlić się. Ojcze Nasz. Więc w modlitwie zwracamy się do naszego Ojca. Następne słowa mówią: święć się imię Twoje. A więc wiemy, że zwracamy się w modlitwie do Ojca, do samego Boga, i następną rzeczą po apostrofie jest zwrot: niech Twoje imię będzie święte. Święte dla kogo? Dla Ciebie? Czy chyba dla mnie, bo ja się modlę? I teraz jak rozumieć to, żeby imię Boże było uświęcone? No, jakkolwiek byśmy do tematu nie podchodzili, na pewno dojdziemy do wspólnego wniosku wszyscy razem, że raczej chodzi o odnoszenie się do imienia Bożego z należytym szacunkiem. I to przede wszystkim. Czyż nie? Jakkolwiek rozumiemy święcenie się Bożego imienia, na pewno każdy z nas powie: szacunek. Tu chodzi o szacunek. Gdy myślimy o trzecim przykazaniu, o nienadużywaniu imienia Pana Boga, nie mamy na myśli tego, aby w ogóle nie używać imienia Pana Boga. Tu chodzi o pewne nadużycia. Tu chodzi o to, aby nie korzystać z Niego nadaremno. Nie chciałbym, żebyśmy popadali w pewne skrajności.
Do tego oczywiście nas nie zachęcam, ale powinniśmy przede wszystkim z poszanowaniem odnosić się do tego, co Pan Bóg chce, aby w naszych oczach, w naszych umysłach zajmowało status godny szacunku. Jeżeli względem ludzi potrafimy uprzejmie się zwracać, proszę Pana, proszę Pani, czy mógłby Pan, a nie daj, to o ileż bardziej względem Stwórcy, który przede wszystkim chciałby być naszym przyjacielem. Owszem, On jest Bogiem. Owszem, On jest tym, który ze względu na to, iż nas stworzył, zasługuje na wszelką cześć i chwałę, to mimo wszystko gdzieś tam zniża się do nas i chce być naszym dobrym, serdecznym przyjacielem. Ale z naszej strony powinniśmy pamiętać, że to nie jest dobry kumpel z podwórka, którego możemy poklepać po ramieniu i powiedzieć, że fajnie, że nasz ziomal jest z nami. Bo to nie jest ziomal. To jest Bóg. I On chce nas uwolnić od pewnej płytkiej perspektywy i pokazać, że jest coś więcej niż tylko Pan Bóg dla samego słowa Pan Bóg. Bóg jest niesamowitą i niezgłębioną osobą. Z jednej strony wymagającą czci, z drugiej strony osobą, która zaprasza nas do serdecznej relacji z Nim. I to nam też dużo mówi o Nim samym. To On powinien stać się dla nas najwyższym autorytetem, który powinniśmy, jak każdy autorytet, poszanować, chociażby naszym słowem. Chcąc podsumować, powiemy, że dzisiaj sięgnęliśmy przede wszystkim do zwyczaju panującego na Bliskim Wschodzie, o zrozumieniu samego imienia, czym jest, że określa daną osobę. Nie ma imienia, osoba nie istnieje. Musisz mieć imię, bo inaczej ciebie dla ludzi nie ma. Odnieśliśmy się też do naszych czasów, do czasów nie tak odległych, do średniowiecza, spojrzeliśmy mniej więcej, jak kwestia imienia się miała w danych czasach. I powiemy jedno, że brak szacunku dla danego imienia zawsze kojarzył się z brakiem okazywania szacunku samej danej osobie. I nie chodzi tutaj o nazewnictwo czy o słówka. Również przyjrzeliśmy się i temu, jakie znaczenie ma poszanowanie drugiego człowieka. Jest to coś bardzo ważnego, bardzo istotnego. Jest to nasze prawo, którego nikt nie powinien nam odbierać. Przytoczyłem kilka też przykładów, ale tak naprawdę zadaję sobie jedno pytanie. Czy okazywanie, może jeszcze inaczej, czy to, że Pan Bóg wzywa nas do tego, aby nie nadużywać Jego imienia, jest tak naprawdę wyzwoleniem nas? Czy chodzi tutaj o Boga, który pragnie czci? No oczywiście, że nie. Chodzi o to, aby to nam pewną rzecz uzmysłowić, że Pan Bóg jest godny szacunku. Dlaczego? Już dwa razy spotkaliśmy się na tym miejscu i padły pewne słowa, które mówiły, dlaczego Pan Bóg zasługuje na szacunek. Są przed nami też kolejne spotkania. Jaki ten Bóg jest? Co On chce nam dać? Jaki w szczegółach On jest? Jaki chce być w moim życiu? Co mi chce dać? Na te pytania odpowiemy i na pewno zauważymy, że ten, który kieruje do nas takie, a nie inne słowa, jest godny tego, aby Jego imię poszanować. Zatem, gdy patrzymy na to przykazanie całościowo, nie chodzi o kwestię imienia, jakkolwiek by ono brzmiało. Jahwe, Jehowa, Elohim, El Shaddai. Czy możemy się powoływać na jeszcze inne zwroty, czy to z języka hebrajskiego, może greckiego, może nawet naszego języka polskiego, czy też innych języków tego świata. Ale widzimy, że w tym przykazaniu chodzi o naszą postawę względem samego Stwórcy. Chodzi o to, aby to w moim zrozumieniu dobrze w oczach Bożych odnosić się do Niego tak, jak On sobie tego życzy. Pamiętajmy, kim On jest, a kim jesteśmy my. Bo jak pamiętamy, że On jest wyżej, a my jesteśmy tu na dole, to On z tego dołu może nas zawsze wyrwać, wyciągnąć, dać tę siłę,
I on zawsze widzi więcej tam z góry, co dla nas też jest pewnym pokrzepieniem. Bóg wzywa nas do pewnego rodzaju postawy, która może przysporzyć nam niesamowitych przygód razem z Nim, a także i nasze rozumienie Pana Boga może być niesamowite w tym momencie. I ja osobiście uważam, że to przykazanie jest bardzo ważne. Dlatego, że dzięki tym wskazówkom moja relacja z Panem Bogiem może być naprawdę ustawiona na prawidłowe tory. Nie będę się zbytnio z Nim spoufalać, ale też nie będę zachowywać zbytniego dystansu. Nie będzie to dla mnie Bóg, który jest gdzieś tam daleko na niebie, ale jednak to będzie ten, który zasługuje na boską cześć, a z drugiej strony jest tym, który chce być mi bardzo bliski, bo to jest mój Bóg, który chce mnie wyrwać z pewnej niewoli. On mnie stworzył i Jemu powinienem oddawać cześć za Jego nieskończoną miłość, którą On mnie obdarzył. Dlatego spojrzenie na relacje z Panem Bogiem w formie przyjaźni możemy ująć jako coś, co wyciąga nas z pewnej niewoli nieprawidłowego zrozumienia Pana Boga. Gdy spotykamy czasami ludzi wokół nas na ulicach, w miejscach, gdzie pracujemy, w szkołach, rozmawiamy być może czasami o tym, co myślisz o Panu Bogu, czym jest dla ciebie religia. Widzimy duże skrajności. Gdzieś nie potrafimy odnaleźć się. Jedni mówią, Boga nie ma, Bóg jest wymysłem, to tyran. Inni powiedzą, Bóg jest dobry. I jakoś tak nie potrafimy znaleźć tego szacunku z ich strony. I Bóg z takiej dziwnej sytuacji chce nas wyrwać, ustawić na prawidłowe tory i mówi, zobacz, tu jestem i taki jestem i chcę cię poprowadzić i chcę z tobą być. Dlatego, gdy patrzę na Pana Boga, widzę tego, który szanuje mnie. A czy my poszanujemy też Jego, chociażby tym, jak będziemy się do Niego zwracać, kiedy będziemy się do Niego zwracać i jak będziemy po prostu też do Niego mówić. Drodzy Państwo, serdecznie Wam dziękuję za to, że te kilka rozmyślań mogły być naszym wspólnym udziałem. Mam nadzieję, że te kilka słów, które dzisiaj padło, będą dla nas tak naprawdę jeszcze większym zachęceniem do tego, ażeby osobiście zgłębić treść przykazania, nie tylko trzeciego, ale i pozostałych. Bo jeżeli dowiadujemy się, że nienadużywanie imienia Pana Boga prowadzić nas może do prawidłowej postawy, a pozostałe dwa nasze spotkania też miały swój głębszy cel, to co dopiero pozostałe przykazania, które jeszcze są przed nami, jaki piękny widok mogą nam zbudować na temat Pana Boga. Kim On jest, jaki On jest i czego dla nas chce, z czego chce nas wyprowadzić, do czego zaprowadzić. Tak więc serdecznie Wam dziękuję za uwagę i zapraszam, zachęcam do tego, aby osobiście jeszcze bardziej zgłębiać te tematy. Niech Pan Bóg też i pomaga nam zrozumieć to, co On ma dla nas przygotowane. Dziękuję.